it went on. Oh, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Snapcraft. Po krótkiej przerwie wracamy z serią, tak. Krótka przerwa była spowodowana, tak jak już od jakiegoś czasu na moim kanale to bywa, no po prostu Minecraft się znudził, ale kolejne snapshoty wychodzą, kolejne zmiany dochodzą, więc czemu by nie wrócić? Poza tym pomysł na serię w końcu jest, a to jest chyba najlepszy motywator do powrotu, czyli mamy pomysł, ja mam pomysł, co będziemy robić w tej serii, więc czemu by nie nagrywać? Tak, dobra, bez zbędnego pierdzielania. Intro wybraliście, bo pewnie pamiętacie, kilka dni temu wysłałem wam na YouTubie do wyboru dwa intra. Tak więc jedno z tych intry zostało wybrane. Widzieliście je właśnie na początku krótkie, bo zawsze narzekaliście, że intra są długie. Dobra, więc zacznijmy od zmian. Jak widzicie, tutaj dorobiłem drzwi. To zmiana była spowodowana z villagerami, ale to za chwilę wam opowiem, o ile nie zapomnę. Dorobiłem tutaj drzwi. Przejdźmy się tutaj. Tak, to są takie lagi nowego snapshota. Te drzwi normalnie się otwierają, zobaczcie. O. Piesek oczywiście szczeka tradycyjnie, pomimo że okno zamknięte, ale dobra, walić to. No i krówka uciekła. Tak. Troszeczkę tutaj owieczek rozmnożyłem, to wam pokażę, do czego one były im potrzebne. Królików tutaj nie ma praktycznie, królek też mało. W tym budynku nic się nie zmieniło, tak naprawdę. No oczywiście tutaj chyba zmianą taką, zapomniałem teraz wspomnieć, że posadziłem drzewka różne tutaj wokół, fajnie teraz to wygląda jakoś takie żywe. Dobrze, przejdźmy się do Mob Grindera, bo tam też zmiany. Ostatnim kilka dni, może z 3-4 cicho pies. Ostatnich kilku dni sobie tutaj tak pogrywam na tym, w tej bazie, troszeczkę dorabiam różne rzeczy, na przykład tutaj mamy villagera, u którego właśnie Rotten Flesh sprzedaję mu. I kupuje typu glowstone, ale czekajcie, zaraz wrócę do tematu, ale zobaczcie, jakie to jest chamskie. Przed chwilą sobie siedziałem tutaj, przygotowałem się odcinka, cisza była, cisza, nic, ani pchełka nie skoczyła, ani pies, kurde, nie zawył. Oczywiście włączę nagrywanie, hały, 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 kurde, jakie to jest chamskie. Dobra, walić to. Idziemy na górę, bo tutaj jest pewna zmiana, a mianowicie dorobiłem tutaj mały system zabijania mobów, gdyż, znaczy expienia, i tutaj miałem pewien system do zdobywania villagerów, bo nigdzie na tym świecie normalnie nie respią mi się wioski. Nie wiem czemu, coś tu jest popsute, znaczy gdzieś tam są, ale ogólnie one mają jakiś spawn zepsuty i musiałem w jakiś sposób w końcu villagerów pozyskać. Więc postanowiłem tutaj mob grindera, co jakiś czas tutaj miałem taki oddzielnik, że tak powiem, tutaj mi się moby zbierały, co jakiś czas na przykład patrzę, villager, dobro, naciskam, widzicie, to się odsuwa, wpadają moby, że tak powiem, zabijałem wszystkie moby pozostałe oprócz zombie villagera, wsadzałem tutaj go do wagonika, guziczek, story się zapalały, tutaj przywoziło, tutaj go wyleczałem, on oczywiście jak się wyleczył, jest taki błąd, że zombie villagera, jak się da villagera przemieni, to villager wyskakuje z wagonika i on zawsze mi tu uciekał. Potem tutaj, wiecie, do wagonika i w tym domku przechowywałem wszystkich villagerów. To za chwilę wam pokażę. Więc no, zostając z tych, chyba tu będzie na tyle. Tutaj mam właśnie taki system. Co jest? Tak, musiałem tutaj zrobić właśnie ten system zatrzymywania. Tu widzicie, tutaj mamy, tu idzie reson pod tym i tutaj mamy, no tak, nie za fajnie to wygląda, ale jednak funkcjonalne. To jest chyba najważniejsze. Dałoby się, nie dałoby się tego ukryć chyba, albo, znaczy pewnie dało, ale to szkło by trzeba było zastąpić jakimś innym budulcem, jak ten pies mnie denerwuje, sąsiada. Jak nie kogut, to pies. Dobra, tutaj trzymałem tych villagerów, tak, właśnie kwiatka zgubiłem gdzieś. Póki co, tutaj bibliotekarzy trzymam tutaj, trzech bibliotekarzy mam. O, zobaczcie, jak sobie ładnie z nimi handlowałem. Ze wszystkimi. Emeraldy zawsze się przydadzą. Wszystkie oferty już mam odblokowane u tych trzech. O, emeraldów nie mam za dużo, pokażę wam. No, 43 bloki, tak nie za dużo. Dobrze, bo to czas goni, a nie wiem, co mam wam pokazywać jeszcze. Stąd to chyba wszystko. Czekajcie, jeszcze ten kwiatek postawię, bo nieszczęsny, bo tak zostanie do końca już na zawsze, a tak to na odcinku to tak nie wypada nie postawić. Dobra,
Ach, te lagi. Znaczy to nie są lagi, to są jakieś błędy tych snapshotów. I czemu ja cały czas na 97? Przecież ja na 75 chcę grać. Nie wiem, coś tu jest zepsute. Dobrze, no to tutaj z tej bazie tak naprawdę to chyba byłoby na tyle ze zmian. Pierdziele. Jakie to jest chamskie, nie? Dobra, przejdźmy sobie do netheru. I pewnie zastanawiacie się, co dzisiejszym głównym tematem odcinka, bo już dzisiaj pierwszy projekt sobie wykonamy. W dzisiejszym odcinku sobie wybudujemy pewną farmę. Pewną farmę, która będzie mi niezbędna do kontynuowania tejże serii, że tak powiem. Tak, i pewnie tutaj się zastanawiacie, bo tutaj nie wiem, czy zauważyliście, były trzy tunele, teraz jest czwarty. Czwarty tunel. Wyspiarska baza. Pewnie zastanawiacie się, o co tutaj z tym chodzi. Przekonacie się już niedługo. Ha. Tak. Właśnie, gram na snapshocie 40B, pomimo, że jest 41B, w którym doszły właśnie te skrzydełka i nowe łódki, ale w tych snapshotach nowych są takie błędy, że po prostu kiedy wchodzę do netheru, to respi mnie nad netherem. Po prostu coś jest zepsute z portalami, więc czekam na wersję kolejną. Dobrze, pewnie jak już to wam wrzucę, to będzie 42, ale no ja to nagrywam wcześniej. Dobra, bez mennego... Nie, czekajcie, chwilka, stop, bo ja nie wytrzymam. Tak będzie słychać. Ale dobrze, wracam, jestem z powrotem. Dobrze. No, jesteśmy oczywiście na spawnie, tutaj była nasza baza tymczasowa. Ale dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się właśnie farmą villagerów, a raczej farmą żelaza. Tu już mamy, że tak powiem, dużą część tego wybudowaną. Teraz już pozostaje mi villagerów dostarczyć. Tu jest oczywiście tak zwany Brinder do villagerów, czyli rozmnażator. Znaczy ile tu tych villagerów, ile małych tutaj biega, jeju. A ile tych bibliotekarzy? Power 2 to jakieś główienko. Ale drogo. Ale fajne książeczki. Jednego to sobie tutaj schowałem, jednego, bo takie książki fajne mam. Otwieraj, otworzę. Pierdzie. O, zobaczcie, Silk Touch znaczy się, no. Bo tam jeden jest, ma to Looting 3. Ale dobra. Tak, tutaj właśnie sobie rozmnażałem i od jakiegoś czasu, na przykład jak ja miałem tutaj ponad 6 villagerów, to dwóch sobie odwoziłem do takiego tutaj miejsca, gdzie składowałem ich i nadal je tutaj kilka jeszcze zostało. No chyba jeden tylko został, czy dwóch, nie wiem. I sobie tutaj składowałem, teraz już poodwoziłem większość do, że tak powiem, komór, gdzie spędzał swoje resztę swojego życia. Jest jak to okrutnie brzmi. Tak, do właśnie takich komór już... Rozmnożył się do piątego! O lol. A po 4 tutaj powinno być, mam nadzieję, że to mi zepsuje farmy. Tutaj się rozmnożyli? Rozmnożyli się, no! Po co, ludzie? Tutaj muszę jeszcze 4 dostarczyć i tam. Kurczę, no, mam nadzieję, że to mi nie zepsuje farmy. Jeśli będę musiał jedno pięterko dobudować. Ale dobra, to, bo tak troszeczkę czasu nie ma. Jak chcę to z wami troszeczkę pobudować i z wami pogadać. No, widzicie więcej villagerów, one się tak po prostu tutaj kamufletują. Albo to już ostatni jednak. Nie, gin, ziomuś. Ja cię lubię. To wam się opłaci, będziecie robili mi żelazo. No, fajnie będzie. Nie płacz. Ziom. Będzie dobrze, chyba. Nie będzie. Niewolnicze prace nigdy nie są fajne. Dobra, trzeba teraz to zabudować, bo już to mi się nie przyda. Tutaj rozwalimy sobie szybko. Tak, i właśnie. Miałem do was takie pytanie. Bo jak pewnie wiecie, odcinki Snapcraft zawsze wychodziły w piątki. I teraz mam takie pytanie, czy chcecie raz w tygodniu w piątki, że tak powiem, odcinek, żebym wam wrzucał? Czy może chcecie pójść na taką, że tak powiem, ugodę, nie wiem czy to dobre słowo. Że załóżmy, odcinek dopiero wam wrzucę, kiedy dany projekt zostanie skończony, czyli na przykład jak będzie duży projekt i robienie tego projektu zajmie mi, no dajmy na to te 1,5 tygodnia, no to czy wolelibyście, żebym wrzucił wam odcinek, jak już skończę projekt? Czy no jednak pokazać ten etap, na którym jest, ale raz w tygodniu, zgodnie z umową. Kurczę, no gdzie tu jest motykę, gdzieś zostawiłem, shit. Pewnie w Ender Chestie. Tak. To czas mi się tutaj niszczy. Chlebek widziałem. Dobra,
niech się tutaj rozmnażają. A póki co tych to tutaj odwiozę do góry. Dwóch pozostałych, już ostatnich. No come on, come on, come on, ty też. No leć. Ojej, to trzeba tego trzy... Nie, no kurde, naprawdę. To jest takie denerwujące. Jak cholera, no. No bo cię motyką postraszy. Dobra, idziemy odzyskać wózeczki i uwolnić ich z tych wózeczków. Cholera, no żebym... Nie, oni znowu się tu rozmnażać, a w ogóle ten co daje? Looting 3! To jest właśnie ten fajny. Znaczy, to jest nowy ten. Ale drogi, tam gościa mam też co daje looting 3, tak trochę taniej. Może to jest ten nad gościu? Nie, Fortune 2. No, już się rozmnażać chcą zboczeńce, no. No, brzydko. Tutaj mam haste 2 i mi się rozwala. Dobra. A dobra, już tutaj doprowadzę, już nie chcę mi się tego niszczyć i tak będę to niszczył. Ostatnią partię teraz doprowadzamy. Odcinek już ma 12 minut. Myślałem, że trochę więcej. Dobra. Tu już jesteśmy. I robimy tak właśnie, taką linię z torów. Pięknie. Aż się zboczeńce się rozmnażają, zaraz tutaj mały wyjdzie. Kazirot, czes, kur, czy byki, bo tu z dwóch wszystkich, te wszystkie villagery są tak naprawdę z dwóch. Dwóch przywiozłem i zrobiło się trzech, potem czterech, potem taka cała rodzina nagle. To jest kazirodztwo, moje dzieci. Takie trochę fuj. Ale dobra, nie będę ja was tu pouczał, bo jeszcze wyjdzie, że was demoralizuje. No, come on! No. Wyjeżdżaj. No szybciej, nie ma czasu! Następny. Następny. No, niszczę, Jezu, jakie to jest popieprzone teraz ta fizyka. Serio? Ja tego nie czaję jeszcze Minecrafta nowego. Ja już stary jestem. Dobra, jeszcze ty jedziesz. I do widzenia. Jeszcze ty pojedziesz, bo ciebie nie lubię. Ty jesteś chyba rdzenny, bo ty byłeś pierwszy. Z takim ubrankiem. Rdzenny, czyli wiecie. Ten, co rozpoczął kazirodztwo, hehe. Dobra, come on. Dobra, teraz tutaj trzeba będzie ich tu zniszczyć. O, właśnie, bo mi tu i tak odjadą. Wio! Wio! Teraz jeszcze ty, wio! Come on, come on, come on! Myślałem, że serduszka tu kole... Jest, lecą serduszka, myślałem, że mi się wydawało. Pieprzone zboczeńce, no. Tylko żeby mi tu dobrze żelaznych produkować. Ja wam tutaj tyle serduszek i przyjemności daję. Ogólnie w ostatnim czasie te farmy są tak popsute, że mam nadzieję, że w ogóle jakkolwiek będzie ta farma działać. Ale ładnie lecą same. Jadą. Fuck. Nie za dobrze, nie za dobrze. Dobrze, że są jeszcze w wagonikach, to mi nie pouciekali. Raz, dwa, trzy, cztery. No i mamy. Przynajmniej villagerowie już dostarczyli. Dostarczeni. Mam nadzieję, że... O Jezu, a co jeżeli właśnie na te villagery właśnie... Te... Że tak to nazwę... te drzwi właśnie działają, to też będzie trzeba zniszczyć chyba. To może zaburzyć harmonię farmy. No a to w swoim czasie się zniszczy. Dobra. A to jeszcze tutaj muszę troszeczkę taką mam wykończeniówkę zrobić. Ale to chwila, moment. Więc spokojnie, spokojnie, jak na wojnie.
Okej. Fuck. Kurczę, brakowało mi tego nagrywania z napraw. To jednak, jak takie coś nagrywam, to ja się czuję, że tak powiem, tak fajnie. Taki powrót do korzeni. Dobre wspomnienia są. Ogólnie lubię do was w Minecrafcie gadać, nagrywać i gadać do was. Różne ciekawe tematy poruszać. No raczej polityki to tutaj nie będę poruszał, więc wiecie. Takich tematów to raczej nie, bo to... Ja strasznie niemiły się robię, jeżeli jest mowa o polityce i właśnie nie dlatego, że nie lubię polityki, tylko dlatego, że mam poglądy takie... No takie, a nie inne. I wielu osobom takie poglądy, które ja mam, się nie podobają. Może wam odrobinę to opowiem. Strasznie podobają mi się poglądy Janusza Korwin-Mikkego. Oczywiście nie wszystko to, co on mówi, ale ogólnie jest to człowiek, który naprawdę mówi dużo mądrze i mówi prawdę, i to jest dla mnie najważniejsze. A widać, kiedy polityk mówi prawdę, a kiedy kłamie, a jest to polityk, który naprawdę mówi prawdę, wie jak jest, no i po prostu ma bardzo fajny pomysł na Polskę. No tylko trzeba byłoby mu pomóc, bo sam oczywiście nic nie zrobi. Ja jeszcze prawa wyborczego niestety nie mam. Ja jeszcze muszę czekać 7 miesięcy do 18, więc ja jeszcze troszeczkę poczekam, ale jak tylko będę miał możliwość, od razu głos leci na pana Korwina Janusza. Dobra, tak więc wróćmy do tematu Minecrafta, bo już na politykę zeszliśmy. Trzeba będzie to zniszczyć. A najpierw będzie trzeba gdzieś tych villagerów, no jednak, gdzieś przechować, bo szkoda, żeby się zmarnowali. Jezu, tak troszeczkę ich uprzedmiotawiam. Dobra, gdzie by tu ich? Tutaj mam jednego villagera, więc. Tutaj będą, sąsiada gdzieś miał ziom. Fajnego sąsiada. Sąsiadów. Dobra. Tutaj czy jakąś drabinę? Nie, mam drabinkę. 4 nawet. Czyli dobrze. No, Yes. Dobra, walić. Teraz troszeczkę trzeba będzie się zająć dostarczeniem villagerów właśnie tam wszystkich stąd. No jak widzicie, troszeczkę ich jest. Ajajajajajaj. Będzie ciężko i będzie nudno. Tak więc... No come on, i będzie nerwowo. Nie. Zrobimy tak, nie będę się z nimi pierdzielił. Robię tutaj tor. Wsiadaj ziom. Nie wiem, wsiadaj ziom. No wsiadaj ktoś. No wsiadaj ziom, wsiadaj. Skakuj. No i wio. Come on. Wspominałem chyba, że będzie dosyć nerwowo. Jezus. Wiecie, jak to denerwuje? Nie wiecie. No już serduszka z boczeńcą lecą, no. A tu taki fajny system jest, że oni mi już tam nie wrócą. Do tego Brindera. Come on, no leć. Po dwóch leci, więc nice. Dobra, odzyskałem wszystkie wagoniki. Tak więc dobra, ja sobie zrobię teraz... znaczy ja sam sobie teraz podenerwuję się, dostarczając te...
tych villagerów i odezwę się do was, jeżeli tu wszystko już ogarnę i dokończę tą farmę sobie w spokoju. Tak, okej. Wydaje mi się, że większość rzeczy, które miałem zrobić, zrobiłem, a teraz biegam w poszukiwaniu lawy i tutaj widzę, że lawa sobie wypływa, więc lawę sobie zbierzemy. Przeskoczę? Przeskoczę, a się tego nie parkura w nie ręce, hehe, szki. Jestem niedaleko spawnu. No musicie mi uwierzyć na słowo, bo teraz nie mam wam jak tego udowodnić nawet. Jestem bardzo niedaleko od spawnu. Dobra. Jedno wiadereczko lawy mamy. Jeszcze jedno by się przydało. Kurczę, w górach czasem są takie zbiorniki z lawą, ale tak jak tutaj z wodą, ale tutaj tak za cholerę nic nie mogę dojrzeć. Kurde. Tylko muszę gdzieś tu lawy jakiekolwiek wypatrywać. Bo przyda się lawa do... Znaczy no jeden kubek niby wystarcza, ale lepiej mieć dwa. Prawda? No dobra, chyba jeden będzie musiał nam styknąć.
Tak więc dobra, no może gdzieś tu jeszcze wyhaczę jakieś, wyoblukam. Ale fajne góry się tu generują. Very cool. Kurde, te ścieżki są wywaliste, niedługo będziemy coś z nimi robić. Te góry też fajne, już kilka razy tu byłem, bo to się wydaje, że tu jest ten. A może i tu nie byłem? Ogólnie fajne mi się tu góry pogenerowały w okolicach spawnu. Fajnie byłoby się tu osiedlić, prawda? I nie zgubiłem się, ja dobrze wiem, w którą stronę mam iść. Muszę iść w tamtą stronę na spawn. Może trochę w tamtą. Ale ja wiem, gdzie jestem. Dokładnie wiem. Dobrze wiem. Nigdzie się nie zgubiłem, nie martwcie się. W tamtą jednak. Nie w tamtą, tylko w tą jednak stronę trzeba iść. Chyba. Nie, na pewno. Nie martwcie się. O, widzicie? Tu się zaraz góry kończą za tym. No za tym pagórkiem się góry kończą. Mówiłem, o, widzicie, jednak wiem, gdzie jestem. Chyba. O, no i jesteśmy prawie ten na miejscu. Cholera. Ja nie przypominam sobie lasku. Na pewno nie takiego zwykłego. Brzozowy i bagna. No bagna niby są, ale... Kurczę, no to chyba... No dobra, jesteśmy na miejscu. Ale fajne tutaj, zobaczcie taki... Jak to fajnie wygląda. Cze. Nice, dobra, jesteśmy na miejscu. Nasza baza jest... Fuck. Ja wiem, gdzie jestem, spokojnie. Fuck. Fuck, 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 fuck. To w ogóle fajne słowo, nie? Fuck! U nas jest takie nie będę przeklinał, ale... Wiecie. A tam takie fuck! U nas to trzeba tak się wysilić, zawarczyć. No i takie fuck! Fuck! Oj, lawa jest. Gdzie ja jestem? Muszę po koordynatach oblukać. Fucking shit. Dobra, już nie podnoszę tej lawy, bo ten jeden kubek starczy, ale... O, dobra, polana, tu gdzieś jesteśmy blisko. Muszę wypatrywać... Może zwiększę sobie trochę render distance. Tu gdzieś tutaj beacon mi się pojawi. To mnie naprowadzi, ale... No. Na 16 nie wezmę, bo mi się wtedy brak odpowiedzi Minecrafta robi. Dobra, wiem już, gdzie jesteśmy. Jesteśmy niedaleko spawnu. Chyba. Dobra, nie wiem, gdzie ja jestem. Gdzieś tutaj tak błądzę w okolicach. Fuck. Tu nie było takiego czegoś, chyba. No jeszcze w tamtą stronę nadzieja, jak nie, no to jestem w... nieprzyjemnej sytuacji. Przecież tym perełki miał to szybciej, a tak to trzeba biegać. Holender. Nie, dobra, to musi być tutaj. We must. Must. Cholera. Nie, no to nie jest tutaj. Jesus. Fuck. No i zgubiłem się, no i super. Dobra, muszę po koordynatach ten. Tak więc dobra, ja tutaj idę się poszukać, się odszukać. Widzimy się na miejscu. Znalazłem. I co prawda mam koordynaty, ale to po prostu z pamięci mniej więcej widziałem, że musi być no blisko zera, tam kilka setek tam różnicy. Bo nie mogę znaleźć screenshota z koordynatami spawnu. Mam jedynie z koordynatami mojej bazy, a to mi nie pomogło, ale jednak metodą prób i błędów jestem. I mamy golemy pierwsze. Juhu, farma działa, juhu. I pewnie się zapytacie, dlaczego na spawnie wybudowałem tę farmę. Gdyż iż ponieważ na spawnie działa coś takiego jak spawn chunky, to mi kiedyś Hill tłumaczył. To znaczy, że cokolwiek tutaj będzie,
nieważne, czy będziemy w tym miejscu, czy nie, to znaczy, czy na przykład będę w bazie gdzieś 1000 czy 100 tysięcy kratek od tego miejsca, ta farma zawsze będzie działać, nie muszę być w jej okolicy. Co po prostu, no działa cały czas ta farma i to jest właśnie piękne. W takim czymś. Ech, kurde, w lawę nie wlałem. Taki zakręcony jestem. Kurczę, jakby teraz to tutaj, dobra, jakoś tak to. Trzeba się tutaj dostać. It's beautiful. No i tu powinno mieć jedno szkiełko. Tak, tutaj to co mieczem zabiłem, to użyciłem już tutaj tej itemki. No giń. No i mamy farmę żelaza, która działa! Tak, dobra! Więc cel na dzisiejszy odcinek skończony. A i pewnie się zapytacie, dlaczego tutaj przykryłem to tutaj dirtem. Tak, to jest ta dziura, którą miałem na spawnie, ale po prostu no zakopałem ją, gdyż... Znaczy zakopałem, zakryłem dirtem, gdyż no... Przyznam się, że jak tutaj mówię, wybuduję już tą farmę żelaza. Bo ta kopalnia tak naprawdę była mi do kopania tylko i wyłącznie stone'a i żelaza. A jak ma farmę żelaza, a stone'a gdzie indziej sobie pokopię. No najwyżej czasem tutaj jeszcze będę kopał, jak będzie trzeba. Bo tutaj w dół przecież mogę kopać spokojnie, postawię tutaj beacon jak teraz, w tej chwili. Uj, odcineczek dzisiaj będzie długi. Ale to co? Po takiej przerwie wam się należy. Tak więc dobrze, jeszcze tutaj sobie tutaj rozkopiemy to. I mam dla was pewną informację. Postanowiłem, że no jednak coś z tego nagrywania trzeba mieć. Więc postanowiłem podczas kończenia tej farmy, że pomysł z łapkami, czy nie wiem, czy po prostu co jakiś czas rzucenie odcinków jest bez sensu. W opisie będziecie mieli od teraz reflinki. Dopiero po wykonaniu 20 reflinków, czyli jak ja zarobię parę groszy już na tych odcinkach, wykonacie 20 reflinków, ja dopiero wtedy wrzucę wam kolejny odcinek. Inaczej palcem nie kiwnę, tak więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. No ja też coś muszę mieć z tego nagrywania, prawda? O kurde! Ups, przepraszam. Zachłysnąłem się powietrzem. Tak więc dobra, tutaj widzicie, kończę rozbierać beacon. A no, nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. Poprosić was o wykonanie tych 20 reflinków. 20 osób musi wykonać reflink. No ja wtedy coś zarobię i wtedy wrzucę wam kolejny odcinek. A póki co, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia w następnym odcinku serii Snapcraft, w którym wybierzemy się do tajemniczego tunelu, który widzieliście w Netherze. Czy coś z żelaza tutaj wpadło? Nie. Ale sobie tutaj troszeczkę postoję i mam nadzieję, że dużo, 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 dużo żelaza do następnego odcinka zdobędziemy, gdzie beacon! Aha, zapomniałem go zniszczyć. Nie myślałem, że gdzieś tutaj leży, jako itemek. Tak więc dobrze, znowu się muszę powtórzyć. Dzięki wam wielkie za obejrzenie, do zobaczenia w następnym odcinku serii Minecraft Snapcraft, w którym, jak już wspomniałem, pójdziemy do tego tajemniczego tunelu w Netherze. I przejdziemy przez portal, bo na końcu tego tunelu jest portal. Dobra, dzięki, na razie, siemanko, na razie, trzymajcie się, pa i cześć!